To mieszkańcy gminy Lubin zadzwonili na policję po tym, jak mężczyzna zatrzymał się, pytając o drogę do domu, tłumacząc, że się zgubił. 62-latek był tak pijany, że zamiast na nogi założył protezę na rękę i tak posługiwał się hamulcem, gazem i sprzęgłem. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie i być może z tego powodu założył protezy nie na nogi, tylko na ręce i w ten sposób poruszał się tym pojazdem. 62-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego, jak się szybko okazało, miał trochę więcej już na swoim koncie. Mężczyzna ten miał już orzeczony, teraz ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Ponadto okazało się, iż auto, którym się poruszał, nie było ubezpieczone. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.